Już dzisiaj oficjalne rozpoczęcie tegorocznych wakacji. Więc zapraszamy Was na podsumowanie roku szkolnego 2012-2013. Jak Wam poszło w tym roku? Bardzo dobrze. No, dobre oceny. Dobrze. No. Bardzo dobre oceny. No. Pięć bujek. Jakie średnie? 3,2. 2,92. Jak Wam poszło w tym roku? Jakie oceny? No, chyba dobre. No raczej tak. W miarę dobre, ja się cieszę z moich ocen. No ja też, chociaż w pierwszym semestrze były lepsze. Świetnie, a w przyszłym roku macie zamiar się polepszyć, czy na tym... Taki sam poziom trzymać. Ale może się trochę polepszyć, no, nie? Polepszyć, ale być dobrym. No. Jak oceny, jesteście zadowoleni? Prawie pasek. No tak. Naprawdę, na serio. A ty? Średnio. No. A w przyszłym roku masz zamiar się polepszyć? Tak. Przecież już są już wakacje? No, bardzo. A jakie plany? Na razie niczego tak nie planuję, ale mam nadzieję spędzić dobrze czas. No ja to samo, będziemy chodzić na basen, będziemy się spotykać nad morze. A jakie plany na wakacje? No często pewnie na basen. Na miesiąc do Chorwacji. A bardzo dobrze. Dobrze. Lepiej. Zadowolone? Tak. Tak. A jakie średnie? Ja gdzieś tak 4,50 jakoś tak. Ja 4,73. Będziecie tęsknić za ludźmi z klasy? No będziemy. Chociaż za niektórymi nie, ale za większością. Zatem chyba najbardziej będę tęsknić. A jakie plany na wakacje? Normalne, tak jak zawsze. Wyjazd z rodzicami, Polonia, coś takiego. Jak podsumowałby Pan kończący się rok szkolny? Uznałbym, że to rok ciężkiej pracy, ale rok również wielu sukcesów, wielu bardzo ciekawych przedsięwzięć w Kasprowiczu. On wprawdzie się jeszcze nie skończył, bo końcówkę roku mamy dopiero w piątek, 28. Z wielką niecierpliwością czekamy na wyniki maturalne, bo one dla nas są zawsze najważniejsze. Ale tak, mogę powiedzieć, że to był dobry i owocny rok dla pierwszego liceum. Kończący się rok, to dokładnie powiem, technikum to jest 104 absolwentów, liceum ogólnokształcące 19, czyli łącznie naszą szkołę ukończyło w tym roku 123 absolwentów. No czekamy na maturę, 28 będą znane wyniki. No i koniec sierpnia, no to wyniki egzaminu zawodowego. Cały czas oczywiście mam nadzieję, że nie będzie gorzej niż w zeszłym roku, a nawet lepiej. Ten rok to także sukces naszych dziewcząt, no bo w rywalizacji klas sportowych, znaczy klas sportowych rywalizacji dziewcząt. Nasza szkoła zajęła pierwsze miejsce w powiecie, także też przy okazji gratuluję wszystkim dziewczętom, no i oczywiście naszym opiekunom WF-istom. Mijający rok szkolny był bardzo ciekawym rokiem ze względu na to, że po raz pierwszy rozpoczęliśmy wdrażanie nowej podstawy programowej na poziomie liceum ogólnokształcącego. Klasy pierwsze, które rozpoczęły naukę we wrześniu, dokonywały podczas roku szkolnego wyborów przedmiotów, które będą realizowały w zakresie rozszerzonym. I co mnie bardzo cieszy, plan, pomysł na prowadzenie edukacji w drugim liceum ogólnokształcącym w postaci klas zblokowanych przedmioty sprawdził się, ponieważ w przypadku tych klas uczniowie dokonywali wyborów takich, jakich chcieli. To znaczy każdy przedmiot, który wybrali, czy prawie każdy przedmiot, który wybrali, będą mieli możliwość realizować w zakresie rozszerzonym. 28, czyli w piątek, kurier przywiezie matury. Liczę na to i liczę na mądrość uczniów trzeciego liceum, że te matury nieźle poszły. Natomiast 286 osób, to są uczniowie klas pierwszych i drugich, którzy za chwilę skończą rok szkolny 2013-2014 i dla nich się zaczną wakacje. Cześć, jak zakończył się dla Ciebie rok szkolny? No, dobrze chyba. Dobrze, no. A jak miał się zakończyć? Bardzo pozytywnie. Jesteś zadowolona ze swoich ocen? Mogłoby być lepiej, ale myślę, że jest okej. Myślę, że bardzo pozytywnie. Właśnie idziemy odebrać swoje super świadectwa i nagrody. Cieszysz się, że wakacje idą? No ciężko jest mi opuścić mury tej szkoły. Nie, no wiadomo, że się cieszę, że są wakacje. W końcu sobie wypocznę, nie? Taki relaksik. Żeby zdać przede wszystkim. Tak, i do matury dotrwać. Czyli od września się uczycie? Tak. Powiedzmy. No ogólnie oceny w miarę dobrze, z matmy słabo. No, z maty właśnie to źle wyszło, a reszta to okej, nie? A jakie plany na przyszły rok?
mocno się uczyć, dobrze zdać maturę i iść na dobre studia. A jesteście zadowoleni ze swoich ocen? Tak, bardzo. Nawet. Mogło być gorzej. To mogły być lepsze, ale są jakie są. A jakie plany na przyszły rok? Matura. Czyli od września ostre przygotowywanie się? No mam taką nadzieję przynajmniej. Cieszycie się, że już wakacje? Oczywiście. Tak. Jak co roku. A jakie plany na przyszły rok? Matura. Przygotować się dobrze do matury. I dobrze ją zdać. Czyli od września zaczynacie się już uczyć konkretnie? Tak, przez wakacje odpoczywamy, a od września... Takie są plany, a zobaczymy co z ich realizacją. Czym się ten rok różnił od poprzedniego? Bardzo trudne pytanie. Ten rok na pewno różnił się tym, że naukę w naszej szkole rozpoczęli uczniowie klasy pierwszej, którzy realizują nową podstawę programową, czyli jak gdyby wchodzą w reformę. Ta klasa pierwszej, to liceum dla nich jest zupełnie inne niż dla uczniów klas drugich i trzecich. I to rzeczywiście chyba najważniejsza różnica, jaką dostrzegam pomiędzy tym rokiem a latami poprzednimi. Czy ten rok szkolny różni się czymś od poprzednich i jak będzie z następnym? No tu mogę powiedzieć, że ostatnie dwa lata trochę się różnią od lat wcześniejszych, ponieważ no, cała Polska i my jesteśmy w kryzysie, więc oczywiście kłopoty finansowe dają się odczuć, ale jakoś sobie radzimy i poradzimy. Natomiast jeśli chodzi o przyszły rok, no to przede wszystkim interesuje nas nabór. Nabór mamy dobry, także perspektywa i rozwój szkoły są najważniejsze i będzie wszystko okej. A czym się różnił ten rok od poprzednich i jakie plany na przyszłość? No, przygotowujemy się do czegoś, co jakby, o czym niechętnie mówię, bo tak trochę jestem przeciwny temu. Za chwilę zląduje tutaj inna szkoła i właśnie jesteśmy w trakcie przygotowywania budynku mniejszego dydaktycznego, czyli budynku B. Dla szkoły, która od 1 września będzie sąsiadowała z nami, jeżeli chodzi o teren, ale to dalej będą dwie autonomiczne szkoły. Nie wiem, jak to się wszystko pokończy. Myślę, że dobrze, chociaż nie do końca jestem optymistycznie nastawiony do tego pomysłu. W roku następnym będziemy kontynuować właśnie wdrażanie nowej podstawy programowej. Nie zmieniamy praktycznie nic, jeśli chodzi o naszą ofertę, czyli dalej pozostają klasy w blokach przyrodniczym, w bloku matematycznym oraz klasa humanistyczna. Mam nadzieję, że uczniowie będą się dobrze czuli również w następnym roku w naszej szkole. Ich inicjatywy typu Klub Hades czy Zespół Muzyczny dalej będą kontynuowane i że dalej nam się uda połączyć taką pracę naukową uczniów również z rozwijaniem ich pasji i zainteresowań. Jakie plany na przyszły rok? Chcielibyśmy w przyszłym roku kontynuować właśnie tworzenie oferty dla uczniów, którzy realizują reformę i podstawę programową, a poza tym robić tradycyjnie dobrą robotę.